bardzo. Rozumiem, że w kwestii formalnej, tak? Proszę bardzo. Chciałbym złożyć tutaj wniosek o odwołanie radnego Andrzeja Kopcia z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Księżyca Koźla. Chodzi tutaj o poszerzenie porządku obrad dzisiejszego. Rozumiem. Wniosek popieram także tutaj na piśmie, także przekażę tutaj od bardzo razu przewodniczącemu. Bardzo proszę o przekazanie wniosku. Dziękuję bardzo. Widzę tutaj dużo podpisów pod wnioskiem, także na pewno spełnia wymóg 1/4 składu Rady. Natomiast troszeczkę żałuję, że nie ma uzasadnienia do wniosku. W takim razie, proszę Państwa, tak, został złożony wniosek formalny. Widzę, już zgłasza się wielu mówców. Ja dopuszczę tylko jeden głos za i jeden głos przeciw, tak jak jest w statucie. Więc proszę bardzo, pierwszy zgłosił się radny Dziesiątka, czyli pan radny Mankiewicz. Proszę bardzo. Właśnie, panie przewodniczący, bardzo dziwne jest, że składa się wniosek, który nie ma żadnego uzasadnienia, więc ja jestem przeciwny wprowadzeniu tego do porządku obrad. Bardzo proszę o wnioskodawcę o to, aby przedstawił Radzie uzasadnienie tego wniosku. I też proszę o odpowiedź, czy faktycznie to jest tak, że Państwo wstrzymaliście się z tym wnioskiem do momentu przyznania prezydentowi podwyżki. Bo na to, proszę Państwa, wszystko wygląda. No tak to wygląda, że niestety... Być może dlatego... Przepraszam bardzo, bo wywiązuje się dyskusja. Być może, ale pozwoliłem sobie zadać to pytanie, bo... Dla mnie takie rzeczy powinno się robić stosunkowo wcześniej. No dziękuję. Czyli rozumiem, że padło pytanie do wnioskodawcy o uzasadnienie, tak? Proszę bardzo, rozumiem pan Teles Forenkowski. Proszę. Jest to podyktowane po prostu zmianą układu sił politycznych w Radzie Miasta. Wszystko. Rozumiem. Znaczy nie włączyło się. No właśnie. Pomyliłem. Czy na to drugie pytanie radnego Mankiewicza ktoś będzie odpowiadał od Państwa, czy to powinien? Proszę bardzo, pan radny Barszcz. Panie przewodniczący i szanowni radni, no nie rozumiem, dlaczego się upatruje takiego kierunku myślenia. No przecież mamy przed sobą porządek obrad i punkt 9 rozpatrzenie zmian w składach komisji problemowej, dlatego wnioskodawcy uznali, że akurat w tym punkcie, bo to jest zmian składu komisji czy rady, że należy poszerzyć ten punkt, bo on dotyczy personalnie tych spraw i tylko tyle. Dobrze, proszę Państwa, ja rozumiem, że już jeden głos za był. Teraz dopuszczam, przepraszam, przeciw uchwale, tak? Przeciw poszerzeniu. Teraz głos za. Czy są jakieś głosy za wprowadzeniem tego? Proszę bardzo, radny Olejnik. Znaczy, wydawało mi się, że uzasadnienie jest głosem za. Stworzona została nowa większość w Radzie, która ma swojego przewodniczącego, kandydata na przewodniczącego, żeby mnie nie przyspieszał. Z tego co wiem, to pan radny Mankiewicz się wstrzymywał w głosowaniu na temat pensji prezydenta, więc tak naprawdę nie wiem skąd ta troska. Aha, no porządek obrad jest tak skonstruowany, po co głosować dwa razy zmiany, punkt jest o zmianach składu i... Dziękuję bardzo. Był jeden głos za wnioskiem, jeden głos przeciw. Będziemy głosować ten wniosek. Panie mecenasie, czy pan chciał zająć głos? To jest wniosek o zmianę porządku obrad. Tak, to jest wniosek o zmianę porządku obrad. Co w niektórych głosach się przewija. W porządku obrad dzisiejszej sesji, tym ustalonym przez pana przewodniczącego i dotychczas nieuzupełnianym, o kwestię zmiany na stanowisku przewodniczącego. Takiego punktu jak zmiana na stanowisku, czy odwołanie przewodniczącego nie ma. Skoro taki wniosek został złożony, jest to wniosek o zmianę porządku obrad i proszę poddać go pod głosowanie. Ten wniosek, aby przeszedł, musi uzyskać bezwzględną większość ustawowego składu Rady. Dziękuję. To zamierzałem zrobić, panie mecenasie, dokładnie. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania nad wniosku.
Inaczej, przepraszam, do głosowania rozszerzenia porządku obrad o uzupełnienie tego porządku obrad o punkt odwołanie przewodniczącego Rady Miasta. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Raz, dwie osoby. Dziękuję bardzo. Rozszerzyliśmy porządek obrad o punkt odwołanie przewodniczącego Rady Miasta i będzie to punkt dziewiąty. Kolejne punkty kolejno zostają przesunięte. W takim razie przechodzimy do tego punktu. Rozumiem, że ten punkt powinniśmy rozpocząć powołaniem komisji skrutacyjnej. Tak, proszę bardzo, pan radny Szostak chciał się jeszcze zgłosić. Panie przewodniczący, ja chciałbym złożyć formalny wniosek o 15-minutową przerwę przed podjęciem. Panie radny, ja myślę, że wybierzemy komisję skrutacyjną, ona przystąpi do pracy, a potem będziemy mieli czas na jakieś oczywiście, dziękuję. Narady. Ja zgłaszam właśnie pana Łukasza Szostaka na członka komisji rewizyjnej. Panie radny, czy pan wyraża zgodę? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, numer 19. Ja zgłaszam radnego Barszcza jako kandydata do komisji. Dziękuję bardzo. Panie radny, czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Numer 10, pan Mankiewicz, proszę bardzo. Ja zgłaszam panią Halinę Fogel. Dziękuję bardzo. Czy wyraża pani zgodę, pani Halina? Dziękuję bardzo. Pan. Zgłaszam kandydaturę pana Adama Sadłowskiego do komisji skrutacyjnej. Tak. Dziękuję bardzo. Są kolejne zgłoszenia, tak? Proszę bardzo. Ja zgłaszam pana Huberta Majnusza do komisji skrutacyjnej, ponieważ ma doświadczenie już w pracy tej zgadza komisji. Się. Panie Hubercie, wyrażę pan zgodę? Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń. W takim razie proponuję przegłosować cały skład komisji rewizyjnej, przepraszam, skrutacyjnej oczywiście. Proszę bardzo, kto jest za przegłosowaniem składu komisji, pozytywnym przegłosowaniem składu komisji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wydaje mi się, że tak. 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. W takim razie przerwa 15 minut dla przygotowania głosowania przez komisję skrutacyjną.